Siema, siema, hejo, słuchajcie, dzisiaj reanimacja Fireblade'a. Co my tu mamy? Wziąłem prostownik, narzędzia. No, w sumie całą zimę stało, bez odpalania. A gdzie mam siedzisko? Tego szukałem. Znalazła się moja ramka, a myślałem, że zgubiłem. O, tak to wygląda, jak mam tą kamerę założoną właśnie na paskach, na tułowiu. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Naprawdę nie wiem, co się dzieje. O, przy prądzie rozruchowym coś się dzieje. Jest. O, dobrze. Trzeba to dobrze przykręcić. Dobra, słuchajcie, próba generalna. Ciekawe, czy to moje. Coś dało. Czyszczenie. Nic. Ale nawodziuję z tą Hondą. Jadę kupić nowy akumulator. 140 zł taki akumulatorek do moto. Jadę odpalić, podłączyć i może się przejechać. Ta-dam! Instrukcja obsługi do zalania. Instrukcja obsługi. Siema, siema, hejo. W końcu pogoda jest na ścigacza. Także dzisiaj biorę się za Hondę Fireblade'a 900. Według mojego projektu. Poopowiadam wam trochę. Pierw postaram się ją uruchomić. No, jeżeli nie uruchomię, no to poopowiadam. A jak uruchomię, to poopowiadam. I oczywiście mała przejażdżka będzie. Paliwo. Właśnie jadę po paliwo, bo no niestety nie wiem, jak to się stało, ale w Hondzie nie mam paliwa. A może faktycznie upalałem? No może, no. A że nie paliła na jeden gar, to może gdzieś tam po prostu to paliwo sobie przepał był jakiś. Ścigacze fajne są, choć niebezpieczne, ale właśnie, że są niebezpieczne, to nas ciągnie do nich. Kiedyś ścigaczami to naprawdę dużo jeździliśmy. Jeździłem tam i Ducati Panigale, i Fireblade'em, a potem Supermoto 701. Naprawdę, polecam, jakby ktoś tam chciał poćwiczyć winkle, no to naprawdę. W to mi z powrotem potrafiłem latać normalnie. 70 km potrafiłem zrobić w 18 minut. I słuchajcie, pierw kupiłem tego Fireblade'a 900. No w stanie takim, o jak wam teraz właśnie pokazuję, woda leci. No i później po roku kupiłem z salonu Ducati Panigale. Takie moje zamarzenie, 1199. 200 koni, 1200 pojemność. I w tym czasie, jak miałem właśnie tą Hondę i Panigale, to postanowiłem, że po prostu muszę coś zmienić w tej Hondzie, żeby zaczęła mi się po prostu podobać. I no, poprzerabiałem ją. Według mojego projektu sam po prostu wszystko robiłem. Koledzy tylko mi tam pomogli te przewody hamulcowe założyć. A tak, cała stylizacja, wszystko, pomysł. Ile ja się namęczyłem, ile ja tam musiałem się dopasować, ile lamp kupiłem. Ło! Żeby to wszystko pasowało. Co to jest 5 litrów na taki bak? Coś żyje. Kontrolkę pokazuję. O! Dobra, dobra. Wstaje, podniesie. Był bardzo mocno wyładowany. O, sam malowałem sprayem bak.
Dobra, muszę się brać za moją Hondzinę, za mojego ścigacza. To mamy skręcone. Sanie. Kręcimy. Jest, zapaliło! Oj! Coś jakaś, słuchajcie, dziwna sprawa. No słuchajcie, taka po prostu dziwna trochę sytuacja z tą moją Hondziną. Dostaję ssania, nie chcę odpalić, robię bez ssania, zapali, no ale po prostu no, musi trochę pochodzić, żeby się rozgrzać, żeby tych obrotów dostać. Nie wiem, paliwa nie dostaję jak gdyby. A jak dam ssanie, to tak jakby, nie wiem, przylewała się za dużo, nie wiem. Może nie pali na wszystkie gary i może dlatego. Głowa do góry. I naprzód. I nie miączyć. To się nie uda, tamto się nie uda. Brać się za robotę po prostu. I wierzyć w siebie. Trochę wiary w siebie. I w innych ludzi. Dobra, idę, bo muszę podłączać tego akumulatora.